Od zawsze fascynowały mnie ambasady. Stanowią one swoistą namiastkę obcego mocarstwa, często położoną wiele tysięcy kilometrów poza jego granicami. Wbrew powszechnemu mniemaniu, ambasady nie mają statusu eksterytorialnego i nie stanowią terytorium reprezentowanego państwa. Tym samym ambasada Holandii znajduje się na terytorium Polski, a nie na terytorium Holandii. Teren ambasad jest jednak chroniony na mocy postanowień Konwencji Wiedeńskiej z 1961 roku. Artykuł 22 stanowi: pomieszczenia misji są nietykalne. Funkcjonariusze państwa przyjmującego nie mogą do nich wkraczać, chyba że uzyskają na to zgodę szefa misji. To właśnie na mocy artykułu 22 Julian Assange, założyciel WikiLeaks, mógł przez wiele lat chronić się przed brytyjskimi organami ścigania w ambasadzie Ekwadoru. W Polsce mieści się ponad 90 ambasad. Wszystkie znajdują się w Warszawie. Najwyższy czas, aby przyjrzeć się kilku z nich. Znajdujemy się przy ulicy Bobrowieckiej, gdyż to właśnie tutaj mieści się ambasada Korei Północnej w Polsce. Placówka funkcjonuje pod tym adresem od 1984 roku, a w latach 1998-2015 funkcję ambasadora Korei Północnej w Rzeczpospolitej sprawował nie byle kto, bo sam Kim Jong-il, a więc syn pierwszego przywódcy i tak zwanego wiecznego prezydenta Korei Północnej, Kim Ir-sena. Placówka wynajmuje znaczną część swoich pomieszczeń prywatnym firmom, co może być zaskakujące w wypadku ambasady państwa o tak chłodnym stosunku do kapitalizmu. W 2015 roku wybuchła afera, gdy okazało się, że na terenie ambasady Korei Północnej zarejestrowana jest siedziba firmy Ryszarda Petru. Polskie władze od wielu lat bezskutecznie próbują walczyć z niedozwolonym wykorzystaniem placówki dyplomatycznej do celów zarobkowych. Ambasada ma także stronę internetową o bardzo intrygującej szacie graficznej. Znajdziemy tu najświeższe informacje dotyczące funkcjonowania reżimu oraz przypomnienia o ważnych rocznicach. Ciekawostką jest także rok podawany według rachuby kalendarza Juche, w którym lata liczone są od narodzin Kim Ir-sena. Jeśli mieszkacie w Warszawie lub kiedykolwiek byliście w Warszawie, jest bardzo prawdopodobne, że znaleźliście się w tym miejscu koło Złotych Tarasów. Jestem jednak pewien, że umknął Wam pewien interesujący szczegół. Na pobliskich masztach koło flag Unii Europejskiej i Polski dumnie powiewa flaga Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Znalazła się ona w tym miejscu, gdyż w sąsiednim budynku Skylight Building mieści się ambasada tego kraju. Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi od 1989 roku, a ambasadę w Warszawie po raz pierwszy otwarto w 2009 roku. Znajdujemy się przy ulicy Szucha. Wokół mieści się wiele ważnych obiektów, jak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów czy Trybunał Konstytucyjny. Nas szczególnie interesuje jednak obiekt, który znajduje się za moimi plecami, a więc Nuncjatura Apostolska w Rzeczpospolitej. Nuncjatura Apostolska to odpowiednik ambasady Stolicy Apostolskiej. Na czele nuncjatury stoi nuncjusz. Obecnie funkcję tę sprawuje Salvatore Pennacchio. Nuncjatura działała w Polsce od 1919 roku. Co ciekawe, pierwszym nuncjuszem apostolskim Rzeczpospolitej był Achille Ratti, który w 1922 roku został papieżem i przyjął imię Pius XI. W polskiej nuncjaturze pracował również inny późniejszy papież, Paweł VI. Funkcjonowanie nuncjatury w Polsce przerwał wybuch II wojny światowej. Nuncjusz apostolski powrócił na ziemię polskie dopiero w 1989 roku. W nuncjaturze podczas swoich podróży apostolskich nocowali papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI. Znajdujemy się przy ulicy Jazgarzewskiej. Trudno tu dotrzeć, a jeszcze trudniej zrozumieć, o co właściwie chodzi z ambasadą Zakonu Maltańskiego w Polsce. Zakon powstał w XII wieku. Jego członkowie, znani również jako joannici, początkowo zajmowali się działalnością stricte humanitarną, a dokładniej prowadzeniem szpitala w Jerozolimie. W kolejnych wiekach zakon nabrał jednak charakteru militarnego. W 1530 roku zakon osiedlił się na Malcie i właśnie wówczas przyjął używaną po dziś dzień nazwę.
pod koniec XVIII wieku Joannici zostali zmuszeni przez Napoleona do opuszczenia wyspy. Obecnie ich siedzibą jest Rzym, a zakon wrócił do korzeni i zajmuje się działalnością dobroczynną i pomocą humanitarną. Zakon maltański jest jedynym suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego, który de facto nie posiada terytorium. Ma za to swoje znaczki, monety, paszporty oraz ambasady. Przyglądając się rozmieszczeniu ambasad na mapie Warszawy, nie trudno zauważyć, że niektóre lokalizacje szczególnie w nie obfitują. Wiele takich placówek znajdziemy m.in. na Wilanowie czy Alejach Ujazdowskich oraz w tym nieposornym budynku przy ulicy Rejtana. W środku mieszczą się bowiem ambasady aż 3 państw – Urugwaju, Mongolii i Wenezueli. W sąsiednim bloku znajdziemy z kolei ambasady Peru oraz Libanu. Dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Do tematu ambasad zapewne będziemy jeszcze wracać, a w międzyczasie, jeśli Ty chcesz zostać ambasadorem kanału Warszawista, zasubskrybuj go i poleć znajomym. Do zobaczenia.